młodości zawsze czytałem książki, różnego rodzaju książki, a zwłaszcza książki o samorozwoju, książki o edukacji. I jedną z rzeczy, która już wtedy mnie zainteresowała, to było wystąpienie, to były wystąpienia publiczne, przemawianie. Jak to zrobić? Jak w ogóle się odważyć, żeby wyjść i mówić do 250 osób, które przyjechały do Warszawy na przykład. I gdzieś trafiłem na kogoś takiego, kto nazywał się Dale Carnegie, który prowadzi takie szkoły komercyjne gdzieś w Stanach. No ale okazało się, że niestety nie było wtedy tego w Polsce. Ale nie wiedziałem, że jest coś znacznie lepszego. I dopiero wiele lat później, dzięki temu, że kto szuka, ten znajdzie, trafiłem na kogoś, kto powiedział mi, że jest coś takiego w Polsce. Wcześniej wyczytałem o Toastmasters w książkach Roberta Kiyosakiego i Briana Tracy. A pewnego dnia spotkałem Alicję Dąbrowską, którą pewnie znacie z Wrocławia, która powiedziała mi, że jest taki klub, nazywa się Toastmasters i co więcej jest w Poznaniu. No więc podreptałem do tego budynku Delta w Poznaniu, gdzie było pierwsze, gdzie odbywały się spotkania. Klub był młody, liczył kilka tygodni. Strachu miałem, co nie miara. Jeszcze bałem się, że od samego rana, jak pomyślałem, że mam tam iść i coś powiedzieć. Ale na korytarzu spotkałem pewnego człowieka, spotkałem Roberta. I Robert powiedział, słuchaj, nie bój się. To jest miejsce, gdzie przychodzimy po to, żeby się uczyć. I tak naprawdę, zacytuję tutaj niestety słowo, każdy może coś tutaj spieprzyć. I nie z przekonaniem, aby można było to coś robić częściej, ale że jest to miejsce, gdzie możemy się rozwijać, gdzie jest tyle wspaniałych ludzi, to trzyma mnie tutaj do dziś. I największą motywacją, jaką mam do tego, to jest wydarzenie sprzed kilku dni dosłownie, dwóch, trzech dni, kiedy to będąc na konferencji, na warsztatach jakichś takich z designu, zupełnie w temacie niezwiązanym, z kilkoma osobami po warsztatach poszliśmy do kawiarni i siedząc przy stoliku, dwie dziewczyny zaczęły rozmowę. O rozwoju, o tym, o tamtym i tak dalej, i tak dalej. Ona mówi, wiesz, do drugiej, słyszałem, że w Poznaniu jest taki klub, gdzie możesz nauczyć się przemawiać publicznie. Ja siedzę obok i można przyjść, ale tam jest taki dziwny zwyczaj, że oni dzwonią. Jak coś źle powiesz, to oni dzwonią. Tak jak mówię, jeśli pójdziesz ze mną. Ja bym powiedział, to z przyjemnością pójdę również z wami, jeśli tak jest. To świadczy o tym, że ta wieść się niesie, że jest nas coraz więcej, że robimy tą naszą toastmasterową robotę i promujemy naszą organizację i jest coraz lepiej i jest nas już 250, a pierwsza terina, na którym byłem, było około 50 osób, tak jak słuchajcie, 3 lata i to rośnie do kwadratu. W imieniu dystryktu 59, czyli w imieniu dystryktu europejskiego, Europy kontynentalnej, chciałbym powitać was serdecznie na TELI, na Toastmasters Leadership Institute. Życzyć wam danej zabawy przede wszystkim, bo to tak naprawdę jedna wielka zabawa. Dużo wiedzy, dużo ciekawych kontaktów, wymiany informacji. Ogólnie dwóch rewelacyjnie spędzonych dni. Także uważam konferencję za otwartą. Życzę wam udanego TELI i bawmy się przez kolejne dwa dni. Czas przystąpić do pracy, a może do rozrywki. Dlaczego? Dlatego, że zaczniemy od romansu. Osoba, która za chwilę wystąpi swój romans Toastmasters, rozpoczęła w Warszawie, mimo że pochodzi z Łodzi. Rok albo nawet dwa ta osoba przyjeżdżała na spotkania klubu, do którego ja również należę, czyli Top Careers Toastmasters. Dzięki tej osobie powstała pierwsza strona internetowa naszego klubu. A potem, jak to bywa z romansami, ta osoba zdradziła nas na rzecz Łodzi. Po 4 latach uruchomiła tam i założyła formalnie klub, którego teraz jest prezesem. No a prywatnie też się ta osoba ożeniła, bo jest to mężczyzna. Sobieszek, because we are speaking about him right now, our first speaker, and he's a keynote speaker. Why he was chosen as a keynote speaker? He won the first Polish champion title of Premier Speech Contest, and he has very, 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 I've been told to say very so many times I can't, so very, very, very interesting speech. Okej, okay. Czyli ta osoba jest pierwszym oficjalnym mistrzem Polski w wystąpieniach humorystycznych.
zwyciężył konkurs w tym roku i jego przemówienie jest ponoć bardzo, bardzo i tak dalej. Ciekawe, ale to sami za chwilę zdecydujecie. Romans w pracy, Tomasz Sobiesiak. Mężczyzna i kobieta oddzielają się od reszty pracowników, wychodzą razem na herbatę, na kawę, na obiad, spotykają się po pracy. Po paru takich spotkaniach przychodzi czas na fantazję. Ona siedzi w biurze, ciężko pracuje, żeby tylko jak będzie przechodził, żeby zaczął, jak on jest super. On też ciężko pracuje. Nie, on sobie tylko robi przerwę na pracę. Cały czas ma myśli zaprzątnięte, jak ona jest wspaniała. Prezent. Czy ktoś z was dostał w pracy prezent? Od kogo? Wygląda niewinnie. Ona siedzi w kuchni wieczorem, piekąc ciasto, żeby ze wspaniałym, pachnącym wypiekiem rano przyjść, poczęstować wszystkich. A tak naprawdę to ciasto jest tylko i wyłącznie dla niego. On, przechodząc w drodze do pracy, zahacza o cukiernię, żeby jej wziąć olbrzymiego, słodkiego, lukrowanego pączka i wręczyć jej, żeby zobaczyć jej uśmiech na twarzy. Przychodzi czas na to. Robię sobie w kuchni kawę, niespodziewanie nasze ręce się spotykają. Jakieś poklepanie po ramieniu, może czuły masaż karku, podczas imprezy firmowej na mięsny panie. Teraz już nie ma odwrotu. W pracy coraz więcej plotek. Oni nadal myślą, że nikt nic nie wie, nikt nic nie widzi. Etap trzeci. Pojawia się pożądanie u mężczyzny i u kobiety. Dodatkowo pojawiają się olbrzymie emocje. Rozhisteryzowana kobieta, najdrobniejszy szczegół może ją wyprowadzić z równowagi i zaraz wybuchnie. Przez cały miesiąc. Pocieszę was. Mężczyzna w tym czasie ma dokładnie tak samo. Etap czwarty zdobyłem. Kiedy ich relacje są już coraz bliższe, przychodzi ważny moment. Kobieta w pracy zrobiła coś złego.
Szef powiedział mi parę przykrych słów. Wychodzi z pracy zapłakana, a on, jako prawdziwy mężczyzna, odprowadza cię do domu. Przecież nie możesz wracać w takim stanie. On otwiera drzwi i nagle drzwi się zamykają z hukiem. To jest szczyt romansu. W firmie każdy za kamarę, każdy najdrobniejszy kącik jest ich. W firmie aż trzeszczy od plotek, a oni nadal myślą, że nikt nic nie wie, nikt nic nie wie. Nie słyszy. Niestety przychodzi czas na przepychankę. Ona sobie myśli, nie, muszę ten związek zakończyć, co z moją karierą? On myśli, muszę je rzucić, to na naszego dobra. Zrywają ze sobą, godzą się, zrywają ze sobą, godzą się. Piąty etap. Odchodzę, spaję. I to jest moment, w którym co najmniej jedno z nich straci pracę. Może nawet oboje. Romans jest u szczytu i są dwa wyjścia. To może być koniec. Jedno z nich straciło pracę, może oboje, może już się więcej nie zobaczą. Tak to się może skończyć. Mam też dla was dobrą wiadomość. Może z tego wyniknąć wspaniała, prawdziwa, wielka miłość. W pracy spędzamy bardzo dużo czasu, można znaleźć partnera na całe życie. Dlatego, jeśli widzicie jakiś romans w pracy, swój czy czyjś, zachęcam was. Pokażcie serce. Jeszcze raz dziękujemy. Tomek Sobiesiak, romans w pracy. Ponieważ Tomek nas pyta, czy ma coś nam jeszcze powiedzieć, ja mu dam na chwilę głos. Kto z was miał romans na Kielaj? A my się przyznawali? Kto z was chciałby mieć romans na Kielaj? Świetnie. Chciałbym wam tylko jeszcze powiedzieć, jak powstało to przemówienie. Otóż, zaskoczę was, sprawczynią tego przemówienia jest Beata Suchodolska. Teraz już wyjaśniam. W 2009 roku prowadziłem spotkanie w Topkali z Toastmasters. Mówiłem o różnych aspektach w pracy, co się dzieje, zachowaniach. I jeden króciutki aspekt był właśnie o tych pięciu etapach romansu. I oczywiście, co się stało? Dociekliwa Beata po przerwie przyszła i zaczęła mi zadawać pytania. Skąd to wiesz? Na własnym przykładzie? No, zacząłem temat troszeczkę drążyć, jako że miałem możliwość obserwowania i ludzi, i samemu mieć pewne doświadczenia osobiste. Dawno, dawno, dawno temu. Dlatego przygotowanie tego przemówienia w kolejnych latach, kiedy do niego tak naprawdę po kolei dochodziło, nawet w pubach je robiłem, na imprezach, żeby poćwiczyć. Wszystkim się podobało, zbierałem informacje, widziałem romanse. I chcę was zachęcić, żeby przemówienia humorystyczne czerpać z własnego życia, z własnych doświadczeń. I liczę, że na następnym konkursie humorystycznym będzie wspaniała konkurencja, wspaniałe romanse i inne wspaniałe przemówienia. Także dziękuję wszystkim bardzo. Słuchajcie, absolutnie nie wiedziałam, czyli jak to dobrze czasami dać mężczyźnie głos. Można się dowiedzieć ciekawych rzeczy.